Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie zanalizujemy wyzwanie. Zdanie brzmiało mniej więcej tak, że komentujemy wygląd czyjegoś syna, jakieś tam dziecko, i ktoś mówi, jest zdziwiony, o, nie jest podobny ani do Andrzeja, ani do Marii. W sensie, że to dziecko nie jest w ogóle podobne do rodziców. Jak to powiedzieć w języku angielskim? To wcale nie jest proste zdanie. Nie jest podobny ani do Andrzeja, ani do Marii. Ok, zapraszam przed ekran. Ok, moi drodzy, i to jest ten krótki dialog. To jest Piotrek, syn Andrzeja, poważnie. Nie jest podobny ani do Andrzeja, ani do Marii. Czyli początek banalny. This is Peter, Andrew's son. Really? Seriously? Poważnie? A tu oczywiście mamy dopełniacz saksoński, syn czyj Andrzeja. Robiliśmy lekcję o dwóch dopełniaczach, linki w opisie i pod koniec. No i teraz, nie jest podobny. W większości uczniom nasuwa się od razu przymiotnik similar. No i takie tłumaczenie dosłowne, polskie, he is not similar, nie jest podobny. No słuchajcie, to jest gramatyczne, tylko że nikt tak nie powie, to jest po prostu nienaturalne. Oni mówią, że nie wygląda jak look like. Czyli to zdanie odpada. No i przypominam, że jest zasada jednego przeczenia, bo normalnie ani to byłoby neither, no. Ale my mamy tu już przeczenie, czyli to trzeba odprzeczyć, neither trzeba odprzeczyć na either, a no na o. Czyli he doesn't look like either Andrew or Mary. Czyli mamy tutaj, ta wersja jest, wydaje mi się, najbardziej naturalna. Ale oczywiście można to powiedzieć inaczej. Nie musimy wcale wspominać o tych imion, tylko po prostu he doesn't look like either of his parents. Albo po prostu he doesn't look like either of them. Spokojnie może być też them. I w tym them od razu kryją się rodzice. Oczywiście są też jeszcze inne wersje, przynajmniej dwie. Z tym, że bo jest taki phrasal take after, coś takiego jakby podać się na. Z tym, że tu jest pewna kontrowersja, dla niektórych to jest tylko charakter, a dla niektórych to jest i charakter, i wygląd. Mam wrażenie, że dla Amerykanów to jest tylko charakter, a dla Brytyjczyków to jest i charakter, i wygląd. Czyli he doesn't take after, tak? Nie podał się ani. Znowu tu jest przeczenie, czyli either. O. Jest też czasownik przypominać, resemble, bardzo fajny. He doesn't resemble either Andrew or Mary. Oczywiście uczniowie wiedzą o zasadzie jednego przeczenia i chcą też używać neither. Generalnie moglibyście użyć neither, w tym, że tu już nie może być przeczenia, czyli twierdzenie he looks like neither of them. To jest, słuchajcie, absolutnie gramatyczne, tylko ciut mniej naturalne niż te wersje z either. Po prostu tak raczej nie powiedzą, ale gdybyście tak napisali na jakimś egzaminie, jak najbardziej jest poprawne. No i to samo przykładowo z resemble. Tutaj nie daje przeczenia, daje twierdzenie he resembles, więc spokojnie mogę powiedzieć neither, no, tylko troszeczkę nienaturalne. Dzięki. Trzymajcie się.